Witam serdecznie na kanale Solipska TV. Z tej strony Hanna Chmielewska, a moim dzisiejszym gościem jest pan Michał Wróblewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Pan Wróblewski jest opiekunem studia telewizyjnego, w którym obecnie się znajdujemy. I będzie to jeden z tematów naszej rozmowy dzisiejszej. Mam nadzieję, że nie jeden. Jeden taki przewodnik, chciałam powiedzieć tak naprawdę. Może zacznijmy od takiego słowa wstępu, pytania mojego. Dla kogo w ogóle jest to studio? Dla kogo, kto może brać udział w takim przedsięwzięciu? Studio jest tak naprawdę otwarte dla wszystkich uczniów uczęszczających na zajęcia w naszej szkole. Jest też pomocą dydaktyczną dla kadry pedagogicznej. Otóż nasze studio umożliwia nagrywanie i transmisję online zajęć bezpośrednio do internetu, bądź wykorzystania jej zajęć, bądź jakichś eksperymentów do dalszej analizy. Oprócz tego uczniowie na przykład na zajęciach teatralnych mogą nagrywać swoje sztuki, mogą wykonywać różnego typu eksperymenty typu pantonima. Uczniowie mogą spróbować swoich sił jako redaktorzy prowadzący program, ewentualnie jako operatorzy. Staram się jak tylko mogę. Doceniamy. Ja także się staram. Nie często staję przed kamerą, zwykle za nią znajduję się. Jednakże tutaj uczniowie mogą właśnie spróbować swoich sił jako operatorzy, dźwiękowcy, realizatorzy. Na przykład nasz dzisiejszy program realizuje jedna z uczennic, która przeszła krótkie szkolenie, tak naprawdę chyba z 5 minut. To prawda, jakby naprawdę podziwiam. A swoją drogą, tak słowem wtrącę, jaka to jest różnica tak usiąść z kolei przed kamerą? Przede wszystkim w tej chwili biją na mnie światła znajdujące się w studiu. Muszę uważać, czy po prostu świetna za bardzo się nie będzie rzucała w oczy. Jest trema. Osoby, które pierwszy raz stają przed kamerą, mogą po prostu wpaść w lekką tremę, nie wiedzieć, co powiedzieć. Tego typu trening zwiększa pewność siebie, motywuje właśnie do otwarcia się na nowe przygody, doświadczenia. Jest świetnym treningiem przed maturą, bądź i różnego rodzaju wystąpieniami publicznymi, które niektórych uczniów z pewnością będą czekały w ich przyszłej karierze. Okej, jest to jak najbardziej trafna, wydaje mi się, odpowiedź i większość osób pewnie się zgodzi z panem. Moim kolejnym pytaniem, które zostało przygotowane przez uczniów, jest... Co oprócz studia w naszej szkole jest takim właśnie multimedialnym zapleczem, tak? No, mamy dość bogate zaplecze, poza wymienionymi kamerami, aparatami fotograficznymi, które nie muszą znajdować się tylko w studiu i tutaj być wykorzystywane, bo uczniowie, nauczyciele mogą wypożyczać na różnego rodzaju wyjazdy, na przykład Erasmus, gdzie mogą zabrać ze sobą sprzęt fotograficzny bądź wideo. Tak, pewnie domyślam się, że jeśli w szkole są organizowane jakieś eventy... Spotkania z gośćmi, rozmowy, różnego rodzaju treningi, jak najbardziej możemy je nagrywać, archiwizować. Innym zapleczem multimedialnym w starszym skrzydle każda z sal jest wyposażona w tablice interaktywne. Czyli znajdują się projektory i komputer i jest łatwość przekazywania wiedzy. W nowym skrzydle znajdują się naprawdę duże telewizory, bo 65 bądź 75-calowe. Są to telewizory 4K, smart, gdzie obsługa ich jest możliwa z pozycji tabletu bądź telefonu komórkowego. Uczniowie mogą mieć swoją prezentację przygotowaną na telefonie i za pośrednictwem sieci Wi-Fi transmitować ją bezpośrednio na ekran telewizora. W salach biologicznych są mikroskopy z możliwością udostępniania obrazu bezpośrednio na ekranie telewizorów. W salach informatycznych są komputery, dość nowoczesne, zakupione 2 lata temu, umożliwiające przygotowanie się uczniom do matury z informatyki. A z kolei w pracowniach językowych jest sprzęt do pracy właśnie tutaj językowej, nauki języka, słuchawki, mikrofony, a także jednostki komputerowe. Także mamy bardzo bogate zaplecze multimedialne. Faktycznie jest to pełne pole do popisu i jak widać jest wykorzystywane przez uczniów, jak i nauczycieli do wielu rzeczy i myślę, że właśnie na naszym kanale będzie można to poznać na własnej skórze, obejrzeć filmiki z różnego rodzaju wywiadów, spotkań, przedsięwzięć innego rodzaju. Także zapraszam do oglądania tego, jak i pozostałych filmów, które znajdują bądź znajdą się na kanale i do zobaczenia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.